Rak prostaty jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród mężczyzn w naszym kraju. Niewykryty na czas doprowadza do różnorodnych przerzutów. Rozpoznany odpowiednio wcześnie może być w 100% uleczalny. Warto zacząć od badań laboratoryjnych, które w listopadzie są szczególnie promowane przez placówki zdrowia, a wśród nich również przez Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. Są to badania określające poziom antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego, PSA. Każdy mężczyzna po ukończeniu 50 roku życia powinien raz w roku zrobić to badanie. Badanie jest proste, polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi. Nasze badania są wykonywane metodą, jako diagnosta laboratoryjnie powiem jaką, chemii immunoluminescencji i są kontrolowane, objęte kontrolą wewnątrz, zewnątrz laboratoryjną. Mamy certyfikowane właśnie certyfikaty, które potwierdzają jakość i wiarygodność naszych badań. Badaniom powinni poddać się też panowie po 40 roku życia, u których w rodzinie zdarzały się przypadki nowotworów prostaty. Placówki MCZ w Lubinie, Legnicy i Głogowie zapraszają w określonych godzinach i dniach. Przeprowadzamy w środę i w czwartki. Wykonywane są w laboratorium centralnym i tutaj zapraszamy pacjentów w środy od godziny 11 do 13 i w czwartki od godziny 15.30 do 17. W naszych placówkach zewnętrznych w Legnicy i w Głogowie zapraszamy pacjentów od 8.30 do 9.30. Panowie wynik mogą odebrać już na drugi dzień. Ci, których poziom PSA nie będzie mieścił się w normie, powinni uzupełnić badania wizytą u urologa, który przeprowadzi dodatkowo USG.